Cześć, witam was w kolejnym odcinku Zajna z Planszy i będziemy dzisiaj mówić o najpiękniejszej grze roku według Flashowego Grand Prix. Tak jest. Grand Prix. Tak. I będzie to odcinek z kategorii Nie wiemy o czym mówimy, bo zagraliśmy tylko raz. No, znaczy wiemy co mówimy, ale nie będziemy grać więcej prawdopodobnie. Czy możemy zagrać więcej? Możemy zagrać, ale... O, bo to bardzo negatywnie na początku zabrzmiało i negatywnie zabrzmiał. Widzisz. A ja, czyli Ciuniek, będę starał się... Nie. Negatywnie na zasadzie takiej, że nie wiemy, czy będziemy w to grać. Ale nagrywamy po jednym razie, bo chcemy. Ale nie planowaliśmy tego ogrywać do... Tak stricte recenzji, do recenzji. Tak. A chcemy o tym powiedzieć, bo... Było głośno tej grze. Tak, Portal bardzo się cieszył, że pokazuje bardzo ładną, ekonomiczną grę, eurogrę w stylu nowego Portalu, czyli mało klimatu, dużo mechaniki. Ale dużo kolorów. Ale dużo kolorów i tego klimatu na ilustracjach trochę też. Dużo i w instrukcji. I w instrukcji też, faktycznie. No tam nazwy są takie, że ta nowa moda... Ja się nad tym zastanawiam, bo taka nowa moda, która jest w instrukcjach nazywania wszystkich komponentów jakimiś specyficznymi nazwami i akcji, które są, nie wiem, proste, jakimiś specyficznymi nazwami, powoduje we mnie trochę taki odruch. Cholera, nie wiem, czy mi się to podoba. To nie jest nowa moda, bo najgorszym przedstawicielem tego trendu jest już skancelowany dawno Netrunner, w którym wszystkie rzeczy musiały nazywać się na różne dziwne sposoby. No to wiesz, to było dla... Dla klimatu! Ale dla kikozy takiej strasznej, nie? Natomiast, ale jak czytasz Czaurasa, w którym masz... Co to było Tori? Co to było przechodzenie przez jakąś tam ścieżkę? Tori to jeszcze jest, powiedzmy, może znane popkulturowo. Nie, dobra. Zaczniemy oczywiście od wyglądu i od tego, co tam jest w środku. W środku znajdziecie mnóstwo rzeczy. I jeśli nie macie insertu, to... Padaka, nie? O! Czekaj, co było w Boskiej Komedii Dantego napisane nad drzwiami do piekła? Pożyczcie wszelką nadzieję ci, którzy tu wchodzicie. Kurczę, komponentów jest mnóstwo i nawet jakbym to trzymał w woreczkach, to bym był załamany. Najgorszy koszmar. Znasz taką filozofię planszówkową? Więcej, tym lepiej? Nie, jest filozofia planszówkowo składania gier planszowych, którą Kwiatusz kiedyś nam próbował przedstawić, czyli po partii po prostu zgarnij wszystko do pudełka i wymieszaj, bo nie wiesz, czy w tę grę zagrasz znowu i być może mniej czasu będzie cię kosztowało posortowanie elementów przed kolejną partią, niż posortowanie ich po partii. Okej, okay, że no tak, no bo jak będziesz ją grał, no to po co ją sortować, nie? Tak. No na szczęście my graliśmy w wersję, w której insert był i insert jest przecudowny, na zasadzie świetnie pomaga temu, żeby ta gra dobrze wyglądała. Nie wiem, możemy powiedzieć, że to jest serce drewno, które dobrze tam pasuje. No sam go jest, kupiłeś, jest, więc to nie jest reklama. Jest okej, okay, nie? No i co? No to lećmy jakby do Bitoku. No, pędźmy do Bitoku. Bitoku jest grą, która ma... Ja widzę po prostu te sympatki, które nie, w głowie znawiam, ci chodzą. O czym jest ta gra? O czym jest ta gra, nie? Bo... Ja tylko mogę powiedzieć, że... Jest tam jeleń. Jest tam pagoda. Jeleń, jest do niczego ten jeleń służy tak naprawdę. Pagoda jeszcze bardziej do niczego. Pagoda jeszcze bardziej do niczego. Jest bardzo dużo żetonów różnych kształtów, które czasami do siebie pasują, a czasami nie. I kurde, no jak się na to patrzy, to jest artystycznie ładne. Ale jakbym taki komiks czytał, to już bym się chyba wkurzał, że nie wiedziałbym na co patrzeć. Jeśli rozbijamy... Ilustracje, a grafika użytkowa. Ilustracje na kartach są bardzo ładne. Ilustracje są super, ale jak patrzę na całokształt tej gry, to widzę obraz Jacksona Pollocka. No, to dużo osób bardzo lubi te obrazy. I myślę, że każdy chciałby mieć w domku. Ale nie dlatego, że mu się podoba, tylko dlatego, ile kosztuje. Być może. Ale nie, na pewno są osoby, którym się ta sztuka w jakiś sposób podoba, albo są nakręceni na to, że im się podoba, bo to tak, też może tak być. Ja powiem tak, wizualnie komponenty mi się podobają, natomiast w grze one nie pomagają. Nie pomaga to w grze. Plansza jest ogromna, plansza ma po prostu mnóstwo rzeczy i trochę kosztuje przyjrzenie się i zobaczenie rzeczy elementarnie ważnych. Na przykład, jeżeli masz na kolorowej planszy leży mały żeton, a na tym małym żetonie jest mała ikonka i ta ikonka cztery symbole, nie mała ikonka, cztery symbole. Ta ikonka cholernie ten
ważna jest, to jest dramat. Druga rzecz, którą też zwróciłem uwagę, my nie mamy tego problemu. Jak graliśmy, nikt nie miał tego problemu. Ale ja widzę już mojego brata, czy Adama Kwapińskiego, który gra i ma powiedzieć, że tam jest ten fioletowy i różowy, ten ogienek, ten taki, co tam, ten żeton. Myślę, że dla nich to jest jeden ciur. To jest takie lekko brązowe dla nich. No, ale symbole po to są, żeby rozróżniać symbole. Ale ja wiem, o co chodzi. Tak. Ja się bym dał symbolem po łbie. Co takie coś. No ta gra nie pomaga, no. Nie pomaga, no. No, nawet nie tyle nie pomaga, co nawet nie jest zainteresowana tym. Żeby pomóc. Ale my oczywiście na szczęście potrafimy wyłączyć w głowie to, czy ta gra jest ładna, czy ma mnóstwo komponentów i lubimy po prostu grać. Pan Milan, on się nazywa... Jak on się nazywa? Milan... O, już ci mówię. A, no tak. German Milan. German Milan, niemiecki mediolan. To pewnie jakiś żart, którym już pewnie zaraz... Nie. On ten żart słyszał już tyle razy, że tak. To jest po prostu nieśmieszne. Zaprojektował grę, która jest czym? Jest deckbuildingiem? Nie. To jest wszystko. Nie. Technicznie rzecz biorąc, jeśli miałbym tak, wiesz, na zimno... Takowym deckbuildingiem. Tak, technicznie, gdybym miał podejść do opisu tej gry techniczno-statystycznie, to jest deck building, worker play i worker placement na kościach. Okej. Okay. Niech będzie. Gdzie naszymi workerami są kości. I kości mają oczka i, co jest sprytne, nie rzucamy tymi kostkami i oczka są zasobem, który wydajemy. Bo na przykład w grze typu Pretor, w grze typu Teotihuacan, oczka to jest doświadczenie. Starzeją się. Doświadczenie naszych workerów, czyli ideowo to jest to samo. Im więcej oczek, tym lepszy nasz. Tylko im w takim Teotihuanie albo Pretorze, im więcej razy użyjemy kostki, tym ona się zrobi mocniejsza, aż w końcu zemrze. Tym bardziej nie chcę tak. A tutaj trik polega na tym, że kiedy wykonujemy pewne akcje, to odejmujemy. Ja bym powiedział, że to jest taki poziom zmęczenia, nie? Czyli jakby liczba oczek mówi nam, jak bardzo jesteśmy gotowi, a potem jak właśnie coś robimy, to odejmujemy te oczka, bo się zmęczyliśmy, wykonaliśmy jakąś akcję. I to zarządzanie liczbą oczek na kostce jest najbardziej ciekawe rzeczy w tej grze i drogi słuchaczu, wyciągnij sobie z tego zdania, co no nie, chcesz. No potem mamy tak, potem mamy faktycznie mamy karty, karty pozwalają nam tworzyć sobie taki mikro deck, który będziemy grać i tu mi się trochę przypomina Arnak, bo to nie jest robienie deków jak w Dominionie rozbuchanego, dużego, tylko kilkukartowego z możliwością traszowania sobie kart co rundę, żeby mieć krótszy ten deck. I tymi kartami będziemy po prostu decydować, gdzie ten nasz worker, nie decydować, decydować, jakie akcje wykonamy, które wesprą naszego workera, którego gdzieś tam sobie postawimy. Bitoku jest grą typu euro, typu nabaćgane wszystkiego i wszystko ze wszystkim się przenika, ale nie dlatego, że jest... To jest gra typu feldowskiego, tylko u Felda na przykład w Bonfire ostatnio miałem wrażenie, że każdy z tych elementów, który jest w grze, jest niezbędny i trzymają się za ręce tak mocno, że po prostu tworzą jedną całość. W tej jest gra typu Wieczna Zima Paleoamerykanie, w której te wszystkie wszystkie te minigierki stoją zupełnie obok siebie i prawie, że można by je wymieniać i podmieniać na inne. Bitoku jest grą, która będzie pomiędzy tymi dwoma ideami stała gdzieś pośrodku. Ale skłaniała się w moim poczuciu jednak trochę do Wiecznej Zimy. Tak. To znaczy, tam da się prawdopodobnie, patrząc na nasze wyniki, da się olać jakąś rzecz i dalej osiągnąć wynik, który jest zbliżony do kogoś innego. No bo tam, jak to powiedziałeś, duch Felda mocno siedzi nad Bitoku. No bo tam tu położę coś, dostanę punkty. To zdejmę swoje planszetki, dostanę punkty. Tu wezmę jakiś secik sobie zbiorę, dostanę punkty. Tutaj zrobię cel, jak w Great Western Trail, to dostanę punkty. No i to jest takie wszystko. Tutaj gdzieś tam dojdę dalej niż bliżej. Jak w Great Western Trail. Też dostanę punkty. Więc ciężko powiedzieć, że faktycznie w tej grze oprócz tych kostek jest coś super świeżego. Na zasadzie, och, wymyślił coś, czego jeszcze nie było. Nie, no to standardowo połączenie tych elementów jest całkiem ciekawe. To, w jaki sposób ten deck building i granie kart wpływa na dynamikę, na tempo rozgrywki, bo gra wygląda w ten sposób, że w swojej turze robisz akcję i akcją może być zagranie karty z ręki, żeby skorzystać z tej akcji, która jest na karcie. I jak skorzystam z tej akcji, to być może
wykonanie tej akcji sprawi, że kupię sobie żeton płomyka, na którym będzie inna akcja, co odpali mi coś innego i standardowo leci do Mina Cascado. Vital Lacerda się cieszy, bo to on lubi kaskady takie i ta gra opiera się na takich kaskadach. Ale poza tymi kaskadami gram kartę po to, żeby odblokować sobie kostkę, która jest workerem. Czyli tak jakby wypuścić workera na pole, z którego on może pójść na planszę. I kiedy wróci do mnie kolejka i znowu mogę wykonać akcję, to mogę zagrać kolejną kartę albo mogę już wysłać tę kostkę na planszę, żeby zrobiła akcję tak mocną, ile oczek ma kostka. Gdzie standardowo 4-5 oczek to jest najmocniejsza wersja, a 6 oczek to jest najmocniejsza wersja, tylko z pewną karą później. No i wykonuję na planszy tę akcję, która jest. Plus ewentualnie, na planszy są 4-5 pól tak naprawdę tylko, tak. Ale te pola można, jak na przykład w Lords of Waterdeep kupowało się nowe pola, te pola można rozbudowywać jak w Iki, które też recenzowaliśmy kiedyś niedawno. Czyli mamy pola, które robią pewne konkretne rzeczy, ale gracze mogą dobudowywać kolejne akcje do tych pól, żeby jedną kością robić więcej rzeczy. Tak. I tutaj powiem tak, standardowo jak w każdym euro na początku jest mało zasobów, akcje są malutkie, no bo robimy małe, malutkie akcje. Mamy słabe kosteczki na początku, ciężko to doświadczenie jakby na nich zrobić. I tak trochę jak to w standardowym euro, borykamy się bardziej z brakami i jedziemy na tym, co jest, starając się rozchurać, żeby w kolejnych jakby rundach szło nam troszeczkę lepiej. No właśnie, rundach. Gramy 4 rundy czy 5? Zgubiłem teraz. 4 pory roku. 4 pory roku. 4 rundy po 4 pory roku. 16 tam takich. Teoretycznie 16 kawałeczków. Kawałeczków takich. No i to jest krótko i długo. Długo, bo faktycznie te kaskady w pewnym momencie się odpalają. Tak, i zaczyna być tak, że idę tutaj, robię to, przesuwam się tutaj, dzięki temu dostaję to, pozyskuję coś tam i robi się dużo rzeczy. A z drugiej strony to jest mało, bo mało. Na końcu gry mam wrażenie, że ale ja nie zrobiłem połowy rzeczy, które chciałem zrobić, a chcę zrobić to wszystko. Ja chciałem to zdjąć ze swojej planszy, no nie dało się, bo albo robiłem to, albo to. Ja chciałem budynki pobudować, ale to. I tutaj znowu pojawia się chyba ten moje przekonanie, że to jest bliżej wiecznej zimy niż Bonfire, bo tam też jest tak, że robisz, ale nie wszystko zrobisz. Nie? No nie wiem, chciałem polować jeszcze jakieś zwierzę, no nie polowałem. Chciałem jeszcze wystawić jakiś szałas, nie postawiłem. I tutaj cały czas bazujesz na braku, a tak naprawdę cały czas myślisz o tym, jak zarządzić sobie tymi swoimi kostkami i kartami, żeby optymalizować swoje akcje i żeby te żeby one się najlepiej przeliczały na punkty, bo tam widać każda akcja, ile ci punktów przyniesie, tak. Nie? Tam jest tak, że patrzysz sobie, okej, to mi da tyle punktów, to mi da tyle punktów. Zresztą w tej naszej partii ostatniej, mój ostatni ruch to było liczenie, czy wziąć 5 punktów, czy 6 punktów, czy 7 punktów. Musiałem sobie przejść wszystkie możliwe akcje i liczyłem, która da mi najwięcej punktów i to wszystko widać na planszy. A poza tym ta gra to jest takie standardowe eurotoplanie się w różnych minigierkach, które... Ja lubię taplać się w absurdzie tych minigierek, bo one w fajny sposób wpływają na to, jak w grze musimy sobie pomyśleć nad sekwencją tych rzeczy, ale jakbym chciał normalnemu człowiekowi opowiedzieć, o czym jest ta gra, to by nam popatrzył na mnie trochę dziwnie. Mówisz o taplanie, to sobie pomyślałem. No na przykład to te ważki i sobie pomyślałem, i na czym one siadają, te ważki? Tak, to jest dokładnie to, co chciałem powiedzieć. Mamy dwa rodzaje żetonów bonusowych w grze. Mamy płomyki i ważki. I płomyki działają w ten sposób, że jak go kupię, to dostaję punkty. Bo płomyki czasami są drogie, więc muszę w nie wrzucić dużo zasobów, dostaję za to dużo punktów i dostaję tę akcję, która jest na płomyku. I ten płomyk sobie przede mną leży. I są ważki. Ważki są tanie, ale najtańsza ważka nie dość, że nic nie kosztuje, to jeszcze w zębach przynosi mi jakiś zasób. Więc biorę sobie te ważki i na ważkach też są akcje, ale ważki nic nie robią. Ale jeśli będę miał pusty płomień i ważkę, to one się łączą jak Voltron w jeden kafelek i w tym momencie odpala się akcja, która była na ważce. I to świetnie pokazuje poziom absurdu tej gry, bo ja w pewnym momencie już po prostu miałem takie, że biorę to, biorę tamto i nazywałem to tamto. No, jakbym gadał z moją córką, która wczoraj podała mi, że tato, no i zrobiłam te.
Co? No te! No i ja już wszystko wiedziałem, no zrobiła te. Wy też wiecie. I to jest podobnie w tej grze. Tak samo absurdalne są kryształki, które dzielą się na trzy rodzaje i można rozbudować sobie. I znowu to też jest takie przeplatanie się, bo można sobie rozbudować pola, że kiedy zagram kartę na tym polu, to odpala się ten kryształ. A co ten rundę, kryształ daje co rundę albo co rundę coś tam. A nie? Ten kryształ odpala mi punktację, czyli za każdym razem, kiedy zrobisz akcję, to dostaniesz punkty. A dodatkowo za każdym razem, kiedy kupisz kryształ, to odblokowujesz sobie pielgrzyma. Pielgrzyma możesz wysłać na pielgrzymkę, żeby poszedł na kilka różnych losowo dobieranych w trakcie, przed partią pól punktacyjnych na takiej ścieżce jak z Great Western Trail u góry, z dodatku Kolej na Północ. Albo możesz go wysłać na swoją planszę, żeby odpalał ci twoją prywatną punktację, którą też budujesz sobie w trakcie gry z kamieni, które zbierasz w innej minigrze. Zabawne to jest. To jest absurd. To jest absurd. Znaczy tak. Znaczy, to jest taki absurd, do którego ja się przyzwyczaiłem. To jest abstrakt totalny. Ja też jestem do tego przyzwyczajony i powiem tak, że bo faktycznie początek nie napawał optymizmem. Kurde, to dobrze mi się grało w to bitoku. Nie, ja się w końcu wkręciłem i tam, wiesz, im dłużej w to graliśmy, tym ja... Tym bardziej miałeś fan z tego, że ten bonusik ci wyskoczył. Tym bardziej zaplanowałeś, miałem fan, że rzeczy się robią i że to domino się przewraca tak, jak je sobie ułożyłem. Bo ja po prostu, ta gra mnie absolutnie praktycznie niczym nie zaskoczyła, ale bawiło mi się dobrze. Trochę trudniej mi się patrzyło na tę grę, niż mi się nią bawiło, ale... Znaczy ja tu się zgodzę. Albo ja też się zgodzę, że jak na takiego euraczka, jak już to wszystko zobaczysz w końcu, to sama ta zabawa z tym właśnie żonglowaniem, gdzie co jakie punkty zrobię, gdzie się poprzepycham z tobą, jak tą kosteczkę sobie ulepszę i tak dalej, i jak ten wynik końcowy będzie funkcjonował, to jest bardzo przyjemne i to się bardzo dobrze mi grało. Ale rewolucji w żołądku nie poczułem. Nie, rewolucji żadnych nie było, ani pozytywnych, ani negatywnych, co jest w sumie dobrze. I tak jak się zastanawiałem po partii, czy mam ochotę zagrać znowu, to mój pierwszy impuls to było niekoniecznie, ale mój drugi impuls to było, w sumie mogę zagrać. No. I mój trzeci impuls był taki, żeby zachować wewnętrzną konsekwencję i spokój ducha, muszę uznać, że ta gra mi się podobała, bo jeśli podobał mi się Golem od Portalu również, który jest ideowo podobną grą, to znaczy absurdalną, abstrakcyjną euroamigówką, to Bitoku jest według mnie grą lepszą niż Golem. No jest lepszą. Przez samo to, ile tych ruchomych elementów ma i jak bardzo kolejność ich... Znaczy, kolejność wychodzenia elementów na planszę z jednej strony nie ma znaczenia, a z drugiej strony ma znaczenie. Ale wiesz, tak, największym problemem dla mnie Bitoku, jeżeli miałbym powiedzieć dwóch problemach. Pierwszy problem jest taki, że to, co tam Tomek powiedział, to po cholerę wziąłeś, że będziesz budował niebieskie budynki zielone. I mówię, pamiętasz, co powiedział. Widziałeś, wziął na początku gry punktację, która mu mówi, że jeśli rozwiniesz tę punktację, to na końcu będziesz punktował za niebieskie i zielone budynki. I dostałem 0 punktów za to. Dlaczego? Dlatego, że jak kupowałem tę punktację, to widziałem 4 niebieskie budynki i mówię, aha, to będzie dużo niebieskich budynków w tej grze. Nie było, bo potem się okazało, że ich jest tyle samo, co czerwonych i co zielonych i co szarych i jest ich porówno, więc... Co teraz doszło mi do głowy, że jeśli widziałeś, że jest dużo w tej chwili na wystawce i wiedziałeś, znaczy nie wiedziałeś w momencie, jak brałeś, tylko dowiedzieliśmy się na końcu pierwszej rundy, że jeśli te wszystkie budynki spadną, to znaczy, że to nie był dobry wybór brania tej punktacji. Nie, bardziej mi chodzi o to, że jest tam trochę taki, znaczy, mówię, taki mikronegatyw jest taki, że no czasami wejdą takie rzeczy, które są, no, nie, nieciekawe te wystawki są tak bardzo, nie, że tam i karty są nieciekawe, kolory, na przykład jak zbierasz ten set kolorów, to tą drogę sobie prowadzisz koło swojej planszy. Karty Bitoku, to jest tytułowa rzecz. Karty Bitoku, czyli tytułowa rzecz, która jest tam. Która służy do tego, żeby za każdym razem tych kart prawie w grze nie widać, bo to jest karta, która jest zadrukowana, jest ilustracja i informacja. I gra w każdej chwili stara się tę ilustrację ukryć przed tobą, bo jeśli leży na planszy na rynku, to jest przykryta inną kartą, a jeśli leży u ciebie na planszy kupiona, to też przykrywasz następną kartą poprzednią, więc te ilustracje się marnują. Troszkę smuteczek. Także taka tam jakaś losowość może trochę zaboleć i to jest ten typ gry, który Holender jest trudny do oceny jakiejkolwiek, dlatego będę pewnie jej bardzo mocno unikał, bo to jest gra dobra. No, ja powiem tak, bo ja zastanawiałem się też nad tym, już wracając do domu, jak zagraliśmy. Dlaczego uważam, że ta gra jest grą dobrą, łamane na okej, łamane na nie muszę więcej grać, ale mogę,
A Zamki Burgundii uważam za grę wybitną. No. Bo jak ktoś nie grający w euro spojrzy z boku, to stwierdzi, że te gry... Jedna i druga gra, obie są napaćkane, brzydkie i mają dużo elementów ruchomych. I wydaje mi się, że dla mnie siłą Zamków Burgundii jest większa zmienność poprzez to, że te plansze, na których gramy, tak, te układanki są różne. Tak, bo podobnie, no tak, bo tutaj nie ma jakichś wariacji. A tutaj jedyna zmienność wynika z tych żetonów, które wychodzą w losowej kolejności z puli, czyli to jest tak, jakby w Zamkach Burgundii była tylko jedna plansza do wyboru i tylko kolejność żetonów by się zmieniała. Wiesz, ale nie, bardziej mi chodzi, co z tym dobre, to bardziej mi chodzi o to, że ciężko się przyczepić do Bitoku, a jednocześnie... Ciężko się przyczepić do Bitoku czymś innym niż standardowymi argumentami typu ależ na baćgane i bez sensu, i abstrakcyjne. Tak. Ale ciężko też się to czymś zachwycić. Tak. Oprócz tego może tych kostek, które są spoko, ale widzieliśmy właśnie w Teotihuacanie czy w Pretorze, one faktycznie trochę działają inaczej. Znaczy, jedną rzecz tylko działają inaczej. To znaczy... Może odejmujemy oczka, a nie dodajemy. I z szóstki nie robi się trupek, czyli kostka nam nie spada, ale to też jest za krótko, żeby to się wydarzyło, bo tam tych szóstki tam dopiero w trzeciej rundzie nam się pojawiły, kiedy już mieliśmy te bonusy mogące modyfikować te kostki. Więc podsumowując, bo to miało być krótkie rzucenie okiem. Całkiem dobrze mi się grało w to Bitoku. Chętnie zagram, chętnie nie muszę zagrać. Nie mam potrzeby eksplorowania tej gry. O, może w ten sposób. Ja nie widzę, że tam będę się naeksploruje jak wariat. O tak. Że dobra, to teraz zagram coś innego. Nie za bardzo widzę, że taka jest możliwość. Natomiast partii nie odmówię. I tyle ode mnie. Nie wiem, czy to trzeba mieć, czy bardzo, nie trzeba mieć. Bardzo nie lubię, jak w swoim podsumowaniu mówisz wszystko to, co ja mógłbym powiedzieć, bo ja mogę jedynie tylko przytaknąć i za każdym razem wychodzi, że jestem tym mniej elokwentnym z towarzystwa. Zupełnie nie. Właśnie jesteś bardzo elokwentny. Tylko ja po prostu mam większą siłę przebicia i gadam przed tobą. Ale to jest uzupełnianie się. Wyszliśmy wszyscy z tej partii, graliśmy w trójkę. Wszyscy graliśmy z tej partii bardzo podobnie. Każdy był zadowolony, że zagrał w tę grę. Każdy miał poczucie dobrze spędzonego czasu i nikt nie miał poczucia, że musi mieć tego na półce. No, bo ty szedłeś do tej partii z przekonaniem, że chcesz ją sprzedać, a po partii Tomek nie chciał kupić. To było śmieszne, tak, bo ja tę grę właśnie graliśmy z Tomkiem i miałem nadzieję, że mu się bardzo spodoba, bo jak Tomkowi się spodoba, to chciałem kupić, to wtedy ja bym ją sprzedał. No i się okazało, że kupić nie chcę. Pewnie będę sprzedawał, bo mam za dużo gier. Ale spoczko, no jakby Devir, bo to nie portal, tylko Devir, pana Germana Milana chyba wyciągnął na światło dzienne, bo teraz się dużo jego gier pojawia, bardzo. No to i Bitoku i Sabika. I coś jeszcze on tam wydał. A on nie robił jakichś tam jeszcze rzeczy? Robił, nie? Pewnie tak, ale to są te dwie gry, w które ostatnio udało które się zagrać. Tak. O Sabice powiemy troszeczkę więcej kiedyś. Jak już może będzie bliżej premiery polskiego wydania. Dobra, to takie króciutkie podsumowanie. Piszcie oczywiście, czy graliście w Bitoku, piszcie, czy wam się podobało, czy nie macie oczopląsu, czy... I piszcie, jak dobrze bawicie się podczas segregowania komponentów. Bez insertów, tak jest. Jeżeli graliście. No i oczywiście piszcie, bo jak piszecie, to fajnie, bo jak błądzimy, to dobrze nas wypędzić z tego, że błądzimy w swych recenzjach. Dobra, mówili dla was Ciuniek, Windziarz, dzięki i do usłyszenia w kolejnym tygodniu.